nowe szlaki Sri Lanka. Nietypowy filmik, unboxing duriana. Nie spodziewaliśmy się, że durian będzie dostępny teraz, bo sezon przypada na maj, sierpień, a mamy listopad, grudzień już. Tak, kupiliśmy w jednym supermarkecie duriana, kosztuje niecałe 1000 rupii za kilogram. Ten niewielki durian jest troszeczkę ponad pół kilogramowy. To jest owoc bardzo popularny w krajach Azji Południowo-Wschodniej i słynie ze swojego nieprzyjemnego zapachu. Jak dla mnie ten zapach nie jest w ogóle nieprzyjemny. Przypomina trochę ananasa takiego zbyt mocno dojrzałego. Dużo więcej paskudnych zapachów to jest przychodząc po mieście albo chociażby buty nasze, które nie doschły z tygodnia. Ale zobaczymy, co będzie w środku. Próbujemy go przekroić. Ciężko się w ogóle do niego... Przez te kolce. Dobra, co się dostajemy do środka. Zapach, jakbym powiedziała, że jest taki dość przyjemny, lekko cytrusowy. Teraz kojarzy mi się troszeczkę z pigwą. Może ma gdzieś taką nieprzyjemną, troszeczkę przygniłą nutę, ale żeby robić takie afery, awantury i w ogóle, chyba że jest niedojrzały jakiegoś. Jakiś i dopiero dojrzały śmierdzą. Naprawdę trzeba go w grubych rękawiczkach obrabiać. O, chociaż chilka, o! Trzeba go było nie przekrajać jak arbuza, tylko coś takiego. Nie pachnie źle. Zobaczmy, jak wygląda taki owoc. W tych okolicach jest podobno bardzo duży owoc, taki rozpadający się. Bardzo kremowy w smaku. Smak ma okrągły i rzeczywiście przypomina trochę cebulę z czosnkiem smażoną, naprawdę. Ciekawe. No teraz już jest lepsze. Po pierwszym kęcie. Gdzie wiadomo, czego się spodziewa. Ciekawe. Czy kupiłbyś ponownie? Nie wiem. Ale śmierdzi, nie śmierdzi. Nie musimy chyba siedzieć z nim na balkonie. Nie, na wszelki wypadek siedźmy. Cóż, ostatni kawałek duriana. Dobrze, że się skończył, że się kończy, bo nie jest to coś, do czego się przyzwyczaiłam i co rzeczywiście mogłoby mi bardzo smakować, jak nie wiem, ananas, marakuja, czy cokolwiek w tym stylu, czy to taki inny śmieszny z Tajlandii, który też jest już zabroniony w hotelach. W każdym razie, jak go się je, to na początku bardzo przeszkadza silny smak takiej smażonej cebulki słodkawej, skarmelizowanej. Potem jak ten smak znika, jest lepiej, są takie wyczuwalnie świeże cytrynowe nuty, ale jak się też tak powącha, to pierwszą nutą jest coś takiego właśnie zgniłego, zepsutego. To nie smażona cebula, tylko coś takiego nieprzyjemnego. Gdyby mi w kuchni jakieś jedzenie tak pachniało, to bym na pewno je wyrzuciła do kosza jako już niezdatne. W smaku nie czuć takiej zgnilizny czy jakiegoś takiego smaku, tylko właśnie tą cebulę, co tutaj może trochę przeszkadzać. Jeśli chodzi o stopień smrodu, to o ile ten owoc nie jest jakiś trefny, czy nie wiem, niedojrzały, przejrzały, czy cokolwiek w tym stylu, to równie dobrze można byłoby robić, nie wiem, unboxing cebuli, unboxing garnka z bigosem, unboxing naszych butów. Więc zapach był wyczuwalny w pewnej odległości od owoca, który był zamknięty w plecaku i w pewnej odległości od tego plecaka, ale nie był to smród, który przeszkadzał moim zdaniem. Więc no, ciekawość zaspokojona, ale dobrze, że to już koniec. Będę musiała czymś zagryźć, ble, popić. I tak robię to przy cebulę normalnie.